Dzień dobry. Już na wstępie dzisiejszej opowieści chciałabym Wam powiedzieć, że ten odcinek będzie nieco inny niż nasze dotychczasowe opowieści i nasze dotychczasowe historie, ponieważ cała ta sytuacja wydarzyła się na terenach bardzo mi bliskich. Pozwoliłam sobie zrobić taki mały spacer lokalny i porobić zdjęcia lokalnych kamienic. Jak wiadomo, w Łodzi niewiele się zmieniło. Duża część tych przedwojennych kamienic dalej stoi, a tym samym my możemy sobie zobaczyć naocznie te miejsca, o których właśnie dzisiaj będę Wam opowiadać, a dzięki temu, że udało mi się dotrzeć do zdjęć również właśnie z międzywojnia, będę mogła Wam je tak jakby przeciwstawić sobie, będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wyglądało wtedy, jak wygląda teraz. Być może ktoś z Łodzi lub okolic będzie chciał się potem przejść na taki spacer historyczny, a wiem, że parę osób chyba już zgłosiło mi taką chęć, tak więc mam nadzieję, że Was zainteresuje. A tych, którzy są daleko lub którym się nie chce i są leniwi, no to będą mieli takie ułatwienie właśnie w fotorelacji u nas tutaj na kanale. Także jeżeli ktoś słucha mojego podcastu na Spotify, no to wyjątkowo dzisiaj zachęcam do odwiedzenia YouTube'a. Będzie miał oczywiście łatwiej to wszystko sobie zobrazować, ale jeżeli komuś się nie chce, to ja oczywiście standardowo, tak jak zwykle, też wkleję zdjęcia na Instagram albo na grupę facebookową. Tylko tym razem będzie ich wyjątkowo dużo, więc no nie wiem, czy dam radę wkleić wszystkie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, a będzie on dotyczył zuchwałego napadu na Żgowskiej. I to w sumie nie jednego. Kulawiak był właścicielem składu win i wódek na jednej z łódzkich ulic. Była to dokładnie ulica Żgowska. Był 16 dzień grudnia 1933 roku. Na dworze było już ciemno. Było coś między godziną 18 a 19. Kulawiak szykował się już powoli do zamknięcia swojego biznesu, więc raczej było bliżej tej godziny 19, ale nie mógł jeszcze zamknąć, gdyż do jego sklepu weszła klientka. No jak wiadomo, każdy klient jest na wagę złota. Zaczął więc obsługiwać kobiecinę, kiedy do sklepu wkroczyło dwóch zamaskowanych mężczyzn. W ich dłoniach lśniły lufy rewolwerów. Broń niemal natychmiastowo została skierowana w stronę sklepikarza. Do uszu Kulawiaka doszedł chrypliwy głos, który krzyczał: stać, dawać pieniądze. Na te słowa przerażona kobieta odskoczyła i machinalnie poddała rabusią swoją torebkę, lamentując: ja tak ciężko pracuję, a wy mi chcecie zabrać. Nie wiadomo w sumie, czy to miękkie serce, czy też po prostu mężczyźni nie chcieli jakoś tak rozmieniać na drobne i atakować kobiety, ale odrzucili na bok torebkę klientki, nakazując jej odsunąć się od głównego celu, którym był oczywiście Kulawiak oraz jego kasa fiskalna, a raczej nie kasa, której w tamtych czasach nie było oczywiście, tylko szuflada, w której trzymane były pieniądze. Kiedy kobieta posłusznie odsunęła się w kąt, jeden z opryszków nakazał swemu kompanowi pakować pieniądze z kasy. Ten posłusznie przechylił się przez ladę i wydarł szufladę z pieniędzmi. Część źródeł mówiła, że znajdowało się tam 300 zł, inna część mówiła, że 400, raczej nie więcej. Spakowawszy pieniądze, opryszek skierował się do drzwi, a jego kompan w zbrodni krył jego plecy. Dopiero gdy jego druh opuścił sklep, on również skierował się do wyjścia, ale tak dla bezpieczeństwa, na odchodne, nie wiedząc w sumie czemu, oddał strzał w podłogę. Na nieszczęście kula ta odbiła się od framugi drzwi i rykoszetem trafiła Bogu ducha winną klientkę, tę samą, która miała tak naprawdę odejść w kąt i nie ucierpieć na tym całym zamieszaniu, a okazało się, że ucierpiała chyba najbardziej. Ale na całe szczęście okazało się, że rana była jedynie powierzchowna, no i jej życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. Skład win i wódek znajdował się, tak jak mówiłam, na ulicy Żgowskiej, a dokładnie mówiąc na Żgowskiej 52. Tutaj właśnie zamieszczę Wam teraz zdjęcie, na którym możecie zobaczyć, jak ta kamienica wygląda teraz. Nadal mieszczą się tam różne sklepy, różne punkty usługowe. Niestety nie wiem, który dokładnie lokal zajmował pan Kulawiak. Wiem, że obok składu win i wódek znajdowała się też wtedy kwiaciarnia,
Niestety nie mam zdjęcia, nie było zamieszczone nigdzie w gazetach, nie dotarłam do takiej informacji, ale myślę, że możecie sobie mniej więcej, mając to zdjęcie takie obecne, wyobrazić, jak to mogło wyglądać te 100 lat temu. Wystarczy tylko usunąć te wszystkie nowoczesne fragmenty i rok 1933, jak znalazł. Kulawiak, upewniwszy się, że bandyci oddalili się na bezpieczną odległość, wyskoczył ze swojego sklepu i wszczął alarm. Wkrótce na miejscu pojawiła się policja i rozpoczęła pościg z rabusiami, chociaż podejrzewam, że było już trochę za późno, bo oni dosyć daleko uciekli. Ale wiadomo było, w jakim kierunku podążali, ponieważ świadkowie zeznali i pokazywali, gdzie należy ich szukać. A według świadków bandyci uciekali właśnie wzdłuż ulicy Żukowskiej, kierując się w kierunku Hojen, które nawiasem mówiąc dzisiaj już do Łodzi należą. Jednak przy rynku odbili w lewo, w ulicę Łączną. Tam było kilka zabudowań, kilka kamienic, ale za tymi zabudowaniami było już puste pole. Tutaj również załączam Wam zdjęcia. Będziecie widzieć trasę, jaką pokonali bandyci. Mamy tam dokładnie tę samą kamienicę, która stoi po dziś dzień. Obok niej powinna być taka bliźniacza kamienica, ale jej już nie ma. Teraz tam są bloki, blokowiska. Jak widzicie, ta kamienica jest naprawdę bardzo podobna do tej sprzed 100 lat, prawie 100 lat. Jedyne, co tam się pozmieniało, to może jakieś okiennice, balkony, no i oczywiście okolica. No i oczywiście zdjęcie z 1933 zostało zrobione w grudniu, pod koniec grudnia, więc oczywiście no, jest tutaj inna aura, ale myślę, że nadal widać, że jest to ten sam budynek. Nigdy nie wiadomo, czy miejsce, koło którego przechodzimy, nie jest częścią właśnie jakiejś historii kryminalnej. Za tą kamienicą znajdowało się jeszcze chyba ze 2 albo 3 kamienice, zresztą do tej pory się tam znajdują, a dalej już nie było nic, były tylko puste pola. Zresztą właśnie tam się mężczyźni skierowali, nasi uciekinierzy. Ostatnie jakieś takie maleńkie domostwo znajdowało się przy ulicy Łącznej 46, no i właśnie z niego wychyliła się jakaś postać. Akurat w momencie, kiedy tam przystanęło 2 naszych uciekinierów, którzy stwierdzili, że dobrze będzie zobaczyć, ile im się udało tych pieniędzy zrabować. Mężczyźni, ponieważ było dosyć ciemno, przypominam, grudzień, godzina 19, no to raczej nic nie widać, zwłaszcza, że mamy rok 1933, raczej tak z dala od zabudowań, z dala od głównych dróg, tam nie było żadnego oświetlenia, tam były puste pola, więc raczej ciężko zauważyć coś prócz własnych dłoni i własnych stóp. Dlatego mężczyźni, słysząc jakieś głosy, od razu pomyśleli, że prawdopodobnie dogoniła ich policja. Wyciągnęli więc broń, gotowi do oddania strzału. Usłyszeli jednak dość słaby kobiecy głos. Doszło do nich, że to nie jest policja. W rzeczywistości była to staruszka, która, nie spodziewając się niczego złego, wyszła właśnie ze swojej chałupy. Uderzyli więc kobietę w tył głowy, a sami rzucili się ponownie do ucieczki. Na całe szczęście dla kobieciny spotkanie z mężczyznami nie skończyło się dla niej tragicznie, ale i tak napędziło jej strachu. Zaczęła więc lamentować, wzywać pomocy, a jej krzyk usłyszał jej zięć. I tutaj już bandyci faktycznie mieli pecha, gdyż zięć starowinki, Stefan Andysz, którego właśnie zdjęcie tutaj zamieszczę, był czynnym funkcjonariuszem policji, a dokładniej mówiąc to pełnił funkcję rusznikarza Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej. Słysząc, że jego teściowa podnosi alarm, wybiegł na podwórze, a zobaczywszy uciekające sylwetki, krzyknął do nich, by się zatrzymali lub też według innej wersji chciał tych mężczyzn wylegitymować. No ale jak wiadomo, gdy się ucieka, to jest ciężko to zrobić. W odpowiedzi niestety policjant usłyszał jedynie huk wystrzału. Jeden z mężczyzn postanowił strzelić do Andysza, a po chwili jeszcze jeden raz pociągnąć za spust. Posterunkowy 2-krotnie został ranny w klatkę piersiową, ale jeszcze zanim stracił przytomność, to dobył swojej służbowej broni. Wymierzył, ale było dosyć ciemno i nie widział zbyt dobrze, więc niestety nie trafił nikogo. Rana na piersi oczywiście również mu nie pomagała. Oddał co prawda kilka strzałów, ale żaden nie był celny. A bandyci w końcu zbiegli.
Na załączonej ilustracji widzimy tutaj pola, przez które uciekali mężczyźni oraz miejsce, gdzie został postrzelony posterunkowy Andysz. Po prawej stronie widzimy teraz, jak ta ulica Łączna 46 wygląda dzisiaj. Oczywiście po pustych polach raczej tu już nie ma śladu. Jak widzimy, stoją tutaj bloki, jest to dosyć spore blokowisko, tam zaraz obok jest przedszkole. Nie spotkamy tutaj też również żadnych małych drewnianych domków. Chociaż oczywiście tam kawałek dalej są ogródki działkowe, ale to już ze zwykłymi polami nie ma zupełnie nic wspólnego. Chociaż cała sceneria wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze te niecałe 100 lat temu, to musicie mi jakoś uwierzyć na słowo, że ta cała tragedia rozegrała się właśnie mniej więcej tutaj, w tym miejscu. A używam słowa tragedia, ponieważ okazało się, że rana Andysza była bardzo poważna. Posterunkowy został dwukrotnie przecież postrzelony w klatkę piersiową, w jego prawym płucu utkwiły pociski. Miały one zostać usunięte podczas operacji w szpitalu na ulicy Północnej. Tam został przetransportowany właśnie ranny Andysz. Ale ze względu na jego ciężki stan zdrowia, operacja musiała zostać odwołana. Ale było całkiem nieźle, rokowania się poprawiły, ponieważ już następnego dnia rano stan rusznikarza poprawił się. Andysz odzyskał nawet na chwilę przytomność, ale niestety nie na długo. Wieczorem jego stan znów się pogorszył. Pociski tkwiące w płucach spowodowały rozległy wylew wewnętrzny. Mężczyzna umarł następnego dnia nad ranem w szpitalnym łóżku. Osierocił troje małych dzieci, z których najstarsze liczyło 10 lub według innych źródeł jedynie 6 lat, a najmłodsze 4 bądź 3. Stefan Andysz miał nieposzlakowaną opinię. Miał 36 lat. Od 9 lat pracował w policji. Był przykładnym, oddanym służbie funkcjonariuszem. Jego pogrzeb zgromadził setki osób, które towarzyszyły funkcjonariuszowi w jego ostatniej drodze z prosektorium, które znajdowało się na ulicy Łąkowej, aż na cmentarz przy ulicy Ogrodowej. Posterunkowy Andysz został pochowany z honorami. Na czele konduktu żałobnego szła orkiestra policyjna. Nie zabrakło również pogrążonej w żałobie żony Andysza oraz jego dzieci, jak pisali różni dziennikarze. Podobno najmłodsze dziecko, cytując, ledwie człapało za trumną, tak więc faktycznie musiało być dosyć malutkie. Na samym końcu zobaczyć można było znane w policyjnym świadku osobistości, takie jak wiceprezes Sądu Okręgowego Ilinicz oraz komendant policji miasta Łódź, LZSR Niedzielski. Myślę, że dla osób, które słuchają moich podcastów regularnie, te nazwiska będą już znajome. Dla tych, dla których nie, no to oczywiście serdecznie polecam wszystkie nasze sprawy z Łodzi, które opracowałam na kanale, a było ich dosyć sporo. Bandyci, pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, niestety nie zostali odnalezieni. Co prawda zarządzono obławę i zatrzymano około 30 osobników, tam z podejrzanych z jakąś bronią przy sobie, czy po prostu z jakąś kartoteką policyjną, ale niestety po sprawdzeniu okazało się, że żaden z nich nie miał nic wspólnego z napadem. Jak się miało okazać, ten grudzień był bardzo niespokojny dla Łodzi. Dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia 1933 roku, między godziną 14 a 15, inkasentka Helena Klein właśnie kończyła swoją pracę. Helena zarabiała, pracując właśnie jako inkasentka w zakładzie trudniącym się handlem domokrążnym, pobierała należności od klientów. Mieszkała na ulicy Żgowskiej 7, a znajdowała się nieco dalej, bo na ulicy Wesołej. Miała więc do przejścia jakieś 1,5 kilometra, tak żeby znaleźć się w swoim domu. W teczce, którą trzymała pod pachą, znajdowało się 500 zł. Tyle zdołała uzyskać od klientów. Na swoje nieszczęście kobieta nie zauważyła, że od jakiegoś czasu jest obserwowana przez dwóch osobników, którzy właśnie w tym momencie podeszli do kobiety. Jeden z nich zagrodził jej drogę, a drugi uderzył pięścią w tył głowy. Kobieta miała wtedy upaść i upuścić teczkę z gotówką. Według innych źródeł ta teczka miała zostać jej wyrwana. W każdym razie, bez względu na to, czy ta teczka wyleciała, czy trzeba było się bardziej napracować, żeby ją wyrwać,
to nasi bandyci w mig opuścili miejsce zdarzenia i zaczęli uciekać. Dwaj agresorzy uciekli, skręcając w ulicę Grzybową, która dziś najprawdopodobniej, patrząc na mapy, nazywa się ulicą Kongresową. W tym momencie tutaj Wam wkleję właśnie mapkę, która pokazuje Wam rozmieszczenie tych ulic w 1933 oraz obecnie, jak to wygląda. Powiem szczerze, że to rozlokowanie ulic niewiele się zmieniło, nazwy są inne, chociaż też nie wszystkie. Klejnówna szybko podniosła alarm, zaczęła krzyczeć o pomoc. Za mężczyznami ruszył pościg złożony ze zwykłych okolicznych mieszkańców Hojen. Kiedy dystans między rabusiami a goniącymi zmniejszył się na tyle, że bandyci poczuli zagrożenie, oddali pierwszy strzał i rozdzielili się, by utrudnić pogoń. Wtedy to na ziemię padł 33-letni robotnik Stefan Małek, który zamieszkały był przy ulicy Piaskowej 42. Rana na całe szczęście nie zagrażała jego życiu, była dosyć taka delikatna, o ile można tak w ogóle powiedzieć o ranie postrzałowej, ale pocisk utkwił w jego udzie i uniemożliwił mężczyźnie dalszą gonitwę. Rabusie najpewniej byli przekonani, że wystrzał wystraszy goniących, którzy, bojąc się o własne życie, odpuszczą pogoń. Niedużo się pomylili, bo część mężczyzn faktycznie przystanęła i postanowiła skręcić do swoich domostw, ale też część z nich jednak poczuła taką odwagę w sobie i wręcz ich to zmobilizowało do jeszcze większego zaangażowania i pościgu, tak aby opryszków powstrzymać, żeby nie wyrządzili szkody nikomu więcej. Pogoń ruszyła za mężczyzną posiadającym broń i jednocześnie tą teczkę z pieniędzmi. Skręcił on w ulicę Pryncypalną. Mężczyzna kierował się w stronę szosy Pabianickiej. Do pościgu przyłączyło się coraz więcej osób. Pogoń za cel honoru obrała sobie odzyskanie gotówki, ale bandyta nie dawał za wygraną. Widząc, że znowu dystans między nim a goniącymi się zmniejsza, ponownie sięgnął po broń. Na czele ścigających byli bracia Jan i Stefan Wybór oraz ich szwagier Alfred Dranikowski. Kawałek dalej znajdował się Zenon Lewandowski, do którego zostały oddane dwa strzały. Na szczęście mężczyzna zwinnie uciekł kulą, najprawdopodobniej dlatego, że miał przeszkolenie wojskowe. Część ludzi chowała się do bram kamienic, część stała oglądając pościg. Wiecie, takie dobre widowisko. Inni dołączali do pogoni. Stefan Wybór był już o krok od uciekającego bandyty. W pewnym momencie schylił się po kamień i rzucił nim w nogę mężczyzny. Być może miał nadzieję, że przez to mężczyzna upadnie i będzie można do niego podbiec i go obezwładnić i zabrać gotówkę i zabrać rewolwer. Ale niestety Stefan nie docenił Zbira, chociaż sam był rosłym i silnym mężczyzną. No to bandyta w porę zareagował i Stefan nie zdążył zrobić użytku ze swojej siły. Agresor odwrócił się i oddał do Stefana 3 strzały w klatkę piersiową. Wybór odruchowo wycofał się, chciał uciekać, ale na to było już za późno. Wtedy dostał 4 strzał, który trafił w jego biodro. No i tym samym niestety upadł na ziemię. Jan Wybór, widząc swojego brata w tak ciężkim stanie, doskoczył do strzelca, chcąc go unieszkodliwić i oczywiście wziąć jakiś odwet za stan swojego brata, ale niestety nie zdążył. Rewolwer był szybszy. Kule 3-krotnie przeszyły klatkę piersiową mężczyzny. Jan osunął się na ziemię tuż obok swojego brata. Na ulicach słychać krzyki. Przerażeni ludzie chowają się po kątach. Pościg staje oniemiały. Tę chwilową konsternację wykorzystuje bandyta, który ponownie próbuje uciec. Po chwili z letargu zostaje wyrwany Alfred Dranikowski, szwagier postrzelonych. On jako pierwszy ponownie rusza za oddalającym się rabusiem. Dołącza do niego część innych mężczyzn, ale uciekinier nadal nie daje się pojmać, nie chce się poddać. Nie daje nawet zbliżyć się do siebie Dranikowskiemu i strzela mu w udo. Pościg wzbierał na sile. Tym razem bandyta postanowił zmienić taktykę oraz kierunek ucieczki.
nie wiedzieć za bardzo, dlaczego nagle zamiast uciekać z miasta i kierować się na jakieś takie tereny odludne, no to ten postanowił skręcić w lewo, w ulicę Tuszyńską, zaznaczyłam tam na mapie czerwonym kółeczkiem, którą zaczął biec do centrum miasta, a przynajmniej w kierunku centrum miasta. Być może mężczyzna chciał w ten sposób zmylić ścigających, ale ten manewr na nic się zdał. Ogon bandyty zwiększał się z każdym kolejnym krokiem, a do pościgu dołączało coraz więcej zdeterminowanych mieszkańców pobliskich domostw. Kazimierz Beseciński lub według innych źródeł Deseciński zamieszkały przy ulicy Tuszyńskiej 5, był już o włos od schwytania sprawcy. Wtedy to też został ugodzony kulą. Mężczyzna osunął się na ziemię. On również został ugodzony w nogę. Deseciński był już piątą postrzeloną ofiarą, z czego trzecią, która otrzymała strzał w udo, lub jak podają inne źródła, Deseciński akurat dostał strzał w stopę. I to był chyba taki moment krytyczny dla naszego uciekiniera, ponieważ zdał sobie sprawę, że ta ucieczka jest daremna, nie zrobi nic, żeby uciec. Postanowił więc zrobić ostatni krok, który jego zdaniem prawdopodobnie miał mu pomóc uciec, a było to wyrzucenie teczki z gotówką. Być może miał wtedy nadzieję, że goniący go mężczyźni odpuszczą tą pogoń, ale na taki manewr było już za późno. Tłum był już zbyt rozwścieczony, by zakończyć gonitwę i już nawet nie chodziło tutaj o pieniądze. To też chodziło o honor, o postrzelonych kolegów, postrzelonych sąsiadów, czy też rodzinę. Na nieszczęście uciekiniera ulicą Tuszyńską przechodził również posterunkowy policji, który właśnie wracał do domu ze służby. Widząc całe zamieszanie, postanowił dołączyć do pościgu. Kiedy jego kilkukrotne wezwania do zatrzymania się nie dały rezultatu, schował się w bramie pobliskiego budynku, tam dobył broni. Myślę, że zdawał sobie sprawę, że pogoń jest zbyt ryzykowna i lepiej się schować i celować do bandytów z bezpiecznej kryjówki, co też również uczynił, ponieważ zaczął strzelać do bandyty, ale jego strzały chybiły. Uciekinier skręcił w ulicę Trębacką. Tam do pogoni dołączył kolejny posterunkowy policji, Gajewski, który właśnie mieszkał na ulicy Tuszyńskiej. Został zaalarmowany strzałami, tak więc wyskoczył ze swojego domu, wyciągnął broń i zaczął strzelać. Jego kule trzykrotnie trafiają uciekającego mężczyznę. Bandyta osuwa się na ziemię. Jego wspólnik zdołał uciec. Ludność, widząc, że ścigany poległ, doskoczyła do niego. Tłum był szybszy niż funkcjonariusze policji. Ci zresztą, jako że było ich jedynie dwóch, na początku nie byli w stanie zapanować nad rozwścieczonym tłumem. Ludzie zaczęli okładać rabusia, kopać, a nawet według tego, co pisano w gazetach, to rzucać w niego kamieniami i cegłami. Dążono tutaj do samosądu. Na całe szczęście policji w końcu udało się spacyfikować plany mieszkańców Hojen. Wieść o napadzie i pościgu dosyć szybko dotarła do pobliskiego posterunku policji. Na miejsce zdarzenia przybywa więcej funkcjonariuszy oraz dwie karetki pogotowia, które o zajściu zostały poinformowane właśnie przez policję. Lekarze opatrzyli rannych. Okazuje się, że w najcięższym stanie był Stefan Wybór, który trzykrotnie został postrzelony w brzuch. W równie ciężkim stanie był jego brat Jan. Ta dwójka została niezwłocznie przetransportowana do szpitala w celu przeprowadzenia jak najszybszej operacji ratującej życie. W nieco lepszym stanie był Dranikowski oraz Beseciński, chociaż oni również wymagali hospitalizacji. Najlżej ranny został pierwszy postrzelony mężczyzna, Małek. On nie musiał jechać do szpitala, on jedynie został pod obserwacją i opieką swojej rodziny. Tak więc na całe szczęście, chociaż jego rana nie była aż tak ogromna, ale w ciężkim stanie był również postrzelony bandyta. On też wymagał operacji. Co prawda na początku trafił do aresztu śledczego, ale tam jego stan był na tyle poważny, że zdecydowano się go jednak odstawić do szpitala, tak aby uratować jego życie, ponieważ no, jeżeli
wyzionie ducha, to nic to nie pomoże policjantom. Bandyta trafił do szpitala Świętego Józefa, który znajdował się przy ulicy Drewnowskiej. Tam dosyć szybko położono go na stole operacyjnym. Zabieg okazał się skuteczny, a mężczyzna dochodził do siebie. Oczywiście był ściśle pilnowany przez patrol policji. Kiedy tylko odzyskał przytomność, został poddany przesłuchaniu. Zeznał, że nazywa się Stanisław Czerwiński. Ma 26 lat i mieszka przy ulicy Bankowej 8. Policjanci zdecydowali się odwiedzić miejsce zamieszkania mężczyzny, bo być może tam uda im się uzyskać jakieś informacje dotyczące wspólników mężczyzny, ale zarówno adres, jak i personalia przebywającego w szpitalu bandyty oczywiście okazały się zmyślone. Pod podanym adresem nie mieszkał żaden Czerwiński. Słowom mężczyzny przeczył również jego własny kapelusz. Jeżeli zapytacie się dlaczego, no to powiem wam, że na kapeluszu były inicjały i te inicjały to było BN, nie SC. Znaczyłoby to, że najprawdopodobniej imię mężczyzny zaczyna się na literę B, a nazwisko na literę N. Stefan Czerwiński zdecydowanie tutaj nie pasował. No, oczywiście mężczyzna mógł mieć na sobie kapelusz kogoś innego, ale założono, że jest to jego własność. No i śledczy mieli rację. W rzeczywistości Zbir nazywał się Bolesław Nowak i był już od dawna znany łódzkiej policji. Miał na swoim sumieniu już w większości mniejsze lub większe rozboje. Nie mieszkał na ulicy Bankowej 8, ale na Piaskowej 50, a policji udało się go zidentyfikować po odciskach palców, bo jak się okazało, Nowak już w młodości był karany za kradzież, no i wtedy też odciski jego palców trafiły do policyjnego archiwum. Po krótkiej wymianie zdań Nowak wydaje w swojego wspólnika. Jednym ze sprawców jest Grzywnowicz, sąsiad Nowaka, który również zamieszkał był przy ulicy Piaskowej. Zanim policja postanowiła aresztować Grzywnowicza, okazało się, że cały ten napad był bardziej tragiczny w skutkach niż by się wydawało, ponieważ okazuje się, że Nowak ma na swoim koncie ofiarę śmiertelną. Jan Wybór umarł w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Lekarze nawet nie zdążyli przeprowadzić operacji, gdyż jego rany były zbyt poważne. Jego śmierć spowodował wylew płucny, który powstał w następstwie przestrzelenia płuca. Prasa podawała kilka wersji zatrzymanego Grzywnowicza, m.in. jedna była taka, że policja udała się pod wskazany adres, ale tam nikogo nie było, natomiast podejrzany Grzywnowicz w tym momencie przełaził przez płot do swojego domostwa, tak żeby sobie skrócić drogę, no bo kto by normalny furtką wchodził. No i wtedy miał też zauważyć policję, ale na ucieczkę było już za późno. Ale nie wiem, czy ta wersja jest poprawna, ponieważ według tej wersji Grzywnowicz został aresztowany dużo wcześniej, bo praktycznie na drugi dzień po zamachu, po tym napadzie rabunkowym. A w rzeczywistości został aresztowany dopiero 31 grudnia, więc prawie tydzień po napadzie. Prasa też początkowo podawała, że był to nie Grzywnowicz, tylko Stefan Wrona, który to miał być początkowo niby właśnie wspólnikiem obu panów. W rzeczywistości okazało się, że owszem, Wrona był również bandytą, on również miał sprawę za napaść na inkasentkę, aczkolwiek zupełnie inną i była to zupełnie inna sprawa, tyle tylko, że panowie znali się. Część źródeł pisała nawet, że w trakcie swojej ucieczki Nowak miał skręcić do domu Wrony, żeby kolega pomógł mu i schował przed tym tłumem. Ale czy to była prawda, czy nie, to nie wiem. W każdym razie, nawet jeżeli pukał, to Wrony tam nie było i musiał uciekać dalej. No ale bez względu na to, kiedy i w jaki sposób został aresztowany Grzywnowicz, no to najważniejszą informacją jest fakt, że jednak do aresztu w końcu trafił. W trakcie przesłuchania okazało się, że zarówno Nowak, jak i Grzywnowicz powiązani są nie tylko z atakiem na inkasentkę, ale że to oni też dokonali napadu na skład win i wódki na ulicy Żgowskiej 52, a tym samym byli oni mordercami Jandysza. A przynajmniej takie wieści pojawiały się w prasie. Chojny były wtedy dosyć niebezpiecznym miejscem,
Zdarzało się tam dosyć sporo takich podobnych napadów. Zresztą też wam wspomniałam o innym napadzie na inkasentkę w tych samych rejonach, tak więc bezpiecznie to tam raczej wtedy nie było. Nagłówki gazet wołały, że mężczyźni przyznali się do zbrodni na Żgowskiej, ale z czasem okazało się, że były to jedynie plotki. Napadu dokonał ktoś zupełnie inny i niestety nie udało się ująć sprawców. Nie zmieniało to jednak faktu, że rabusie mieli na swoim sumieniu 5 postrzelonych osób, z których jedna wyzionęła ducha, a za taką zbrodnię groził im stryczek. Doniesienia prasowe nie miały żadnych wątpliwości, że sprawców czeka sąd doraźny. A jeżeli już o plotkach mówimy, to wróćmy do tego samego Stefana Wrony, o którym mówiłam wcześniej. Jego udział w tej sprawie również został wykluczony. On sam został skazany za napad na inkasentkę dosłownie parę dni przed rozprawą naszych bohaterów. Za napaść na Haję Steinberg usłyszał zresztą 4 lata pozbawienia wolności. Jak się wkrótce miało okazać, Jan Wybór nie był jedyną śmiertelną ofiarą. Jego szwagier, Alfred Dranikowski, początkowo po operacji rokował dosyć dobrze, zresztą miał tylko rany nogi. Został nawet wypisany ze szpitala do domu, ale niestety 4 dni później już nie żył. Jak się okazało, w jego ranę pooperacyjną najprawdopodobniej wdało się zakażenie, które doprowadziło do śmierci mężczyzny. Prasa podawała również o rzekomej śmierci Stanisława Wrony, jednak to również okazało się plotki. Mężczyzna, choć był początkowo w bardzo ciężkim stanie, wyszedł ze szpitala cały i zdrowy, chociaż konsekwencje postrzału odczuwał dosyć długo. Los nie oszczędził również Bolesława Nowaka. Co prawda sprawca zamieszania i jednocześnie zabójca 2 osób przeżył operację, ale jedna z jego ran, ta znajdująca się na nodze, okazała się tak poważna, że aby ratować jego życie, lekarze musieli dokonać amputacji. Prawa noga mężczyzny została odcięta tuż nad kolanem, a tym samym mężczyzna stał się kaleką, który raczej w żadnym pościgu już więcej udziału nie wziął. Oskarżonym udało się uniknąć sądu doraźnego ze względu na małą ilość informacji mogących przesądzić o wyroku. Pod koniec kwietnia 1934 roku panowie zasiadają na ławie oskarżonych. Na salę wchodzą obaj. Nowak sprawiał wrażenie zbitego psa. Był kulawy, blady. Przypominał on raczej cień siebie samego. Zanim postanowił napaść na inkasentkę, no to wykonywał zawód muzykanta, który mieszkańców Łodzi raczył grą na flecie. Jak to pisały ówczesne dzienniki, z twarzy bardziej flecista niż bandyta, cokolwiek to miało oznaczać, najprawdopodobniej po prostu Nowak nie przypominał takiego oprycha, którego byśmy się bali spotkać w ciemnym zaułku. Co innego Grzywnowicz, o którym miano inne zupełnie zdanie. Akurat co dziwnego, jego rola w napadzie w zasadzie skończyła się na unieszkodliwieniu inkasentki, raczej tam ofiar większych nie miał, ale to on był stawiany jako ten taki bardziej opryszkowaty, bardziej o urodzie bandyty. Był on wysoki, szczuplejszy od Nowaka, posiadał taką ziemistą cerę i głęboko osadzone oczy, którymi podobno bezczelnie spoglądał na salę rozpraw. Ale ile w tym było bezczelności, a ile fantazji dziennikarskiej, to niestety ciężko mi tutaj określić. Przewód sądowy rozpoczął się od odczytania aktu oskarżenia oraz zeznań pierwszego z oskarżonych, Bolesława Nowaka. Oskarżony zeznał, że napad na Klejnówne był planowany, ale nie zamierzali oni wyrządzać kobiecie krzywdy. Tak naprawdę to nawet jej nie popchnęli, tylko kobieta sama upadła, ponieważ, tak jak mówię i przypominam, był to koniec grudnia. Ulice były oblodzone, a co za tym idzie, było bardzo ślisko, więc jeżeli Grzywnowicz odstawił na ziemię, no to nie trudno było się poślizgnąć i upaść. Nowak zeznaje, że początkowo owszem, strzelał, ale w powietrze. Chciał odstraszyć pędzący w jego stronę tłum. Do Stanisława Wybora strzelił, ponieważ miał wrażenie, że ten chciał ukraść mu gotówkę i nie chodziło mu tutaj o to, aby te pieniądze oddać Klejnównie, ale aby sobie je przywłaszczyć.
a przynajmniej tak się oskarżonemu wtedy zdawało. Według Nowaka wybór miał go dogonić i krzyknąć, by odpalił mu część gotówki. Na co oburzony Nowak miał mu wtedy odpowiedzieć, żeby sam ryzykował, to będzie miał. Nowak co prawda nie zeznawał tego w śledztwie, ale zakrywał się tym, że po prostu chciał podać jak najmniej informacji, żeby uniknąć sądu doraźnego, co mu się jak widać udało. Do samego napadu miał go namówić Grzywnowicz, który był z zawodu szoferem. Od dłuższego czasu podobno próbował kogoś właśnie namówić na taki skok. Byli to koledzy z jego branży, ale wszyscy mieli mu odmawiać. Dopiero on, Bolesław Nowak, zgodził się, ale też tylko ze względu na trudną sytuację materialną, w której się znalazł. A ta sytuacja wyglądała następująco według niego. Został on eksmitowany z mieszkania, a później nawet z podwórza, na którym pomieszkiwał. Nie miał się gdzie podziać, nie miał żadnej pracy, nie miał gotówki. No a żona była w ostatnim miesiącu ciąży, więc wypadało zapewnić jej dach nad głową i jakieś godziwe warunki życia, a tutaj on, biedny muzykant, nie mógł znaleźć zatrudnienia, nie miał mieszkania, nie miał niczego. Tak więc plan Grzywnowicza wydał mu się idealny na polepszenie swojej sytuacji. Na pytanie, czy znał braci Wybór, początkowo odpowiedział, że nie, ale po takiej chwili zastanowienia stwierdził, że jedynie słyszał o nich, że są to złodzieje. Zeznania Nowaka dosyć wymownie skomentował współoskarżony, który nawet nie musiał do tego używać słów. Po usłyszeniu, jakiego wspólnik w zbrodni próbuje się wybielić, a zwłaszcza po usłyszeniu, że bracia Wybór byli złodziejami, Grzywnowicz posyła wymowny, sarkastyczny uśmiech wszystkim zgromadzonym na sali rozpraw. Sam Nowak zresztą dosyć mocno lamentuje, składając swoje zeznania, a już najbardziej płacze, opowiadając o obrażeniach, jakie odniósł. A przypominam, że tłum raczej obszedł się z nim dosyć brutalnie. Nowak śmiało pokazał przed sądem blizny na głowie, które powstały na skutek rzucania w niego kamieniami i cegłami po jego brawurowej ucieczce. Grzywnowicz był bardziej opanowany. Zachował się i zeznawał w spokoju. Opowiadał o tym, iż Nowaka poznał 3 miesiące przed dokonaniem napadu na Kleinównę. Nowak miał kręcić się przy postoju taksówek, chcąc kupić jakiś samochód. Grzywnowicz miał podejrzenie, że auto było mu potrzebne, aby przeprowadzić jakiś rabunek, ale były to tylko jego przypuszczenia. Po krótkiej znajomości Grzywnowicz zgodził się pomóc Nowakowi w napadzie, również jak mówi, ze względu na ciężką sytuację, ale jego sytuacja była faktycznie troszeczkę opłakana, ponieważ był z zawodu szoferem, ale nie mógł pracować jako kierowca taksówki, ponieważ nie posiadał odpowiedniego zezwolenia, a tym samym niby miał zawód, a tak naprawdę go w ogóle nie miał, ponieważ nie mógł wykonywać zawodu szofera, nie mógł prowadzić taksówki. Nie pomogły mu listy pisane do prezydenta, nie pomogły podania składane w urzędzie. Mężczyzna, chociaż usilnie próbował, no to nie miał możliwości uzyskania prawa jazdy zezwalającego mu na poruszanie się taksówkami, a pracować i żyć z czegoś musiał. Początkowo panowie planowali napaść na inkasenta młyna, jednak był on dosyć silnym mężczyzną i Grzywnowicz stwierdził, że aby ukraść pieniądze od takiego mężczyzny i zabrać mu tą teczkę z gotówką, no to panowie musieliby go zabić, a przynajmniej na pewno mocno poturbować. No, mimo wszystko on chciał uniknąć jakichkolwiek ofiar, jemu chodziło tylko o pieniądze. Dlatego, kiedy zauważyli Kleinównę, jak wychodzi właśnie z biura pana Kleina, to stwierdzili, że ona jest wątłą kobietą i będzie im dużo łatwiej właśnie ją obrać sobie na swój cel. Rola Grzywnowicza w napadzie zakończyła się tylko na ataku na kobietę. Oskarżony podszedł ją od tyłu, zarzucił na nią ręce i podniósł do góry, a Nowak w tym czasie miał wyrwać kobiecie teczkę. Być może upadła, jaką puścił, ale tego nie jest w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, gdyż czym prędzej puścił się do ucieczki. Jak sam podkreślił na sali, nie oddał ani jednego strzału z broni,
choć tuż przed rabunkiem Nowak mu rewolwer wręczył. Grzywnowicz podkreślił też na sali rozpraw, że od lat choruje na syfilis i prosił więc o wzięcie pod uwagę jego stanu zdrowia przy wymierzaniu mu wyroku skazującego. Zostaje tutaj również poruszony wątek napadu na ulicy Żgowskiej, ale świadek zeznaje, że on wiedział o zdarzeniu, to prawda, nawet kazał wtedy Nowakowi nie nosić przy sobie broni, no bo wiadomo, była obława, gdyby go pojmali, to z ich planów byłyby nici, a już na pewno byliby na celowniku, no bo już jak raz się trafi do kartoteki, to potem jest łatwiej powiązać kogoś ze zbrodnią. Ale twierdzi, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego i z tego co wie, to Nowak również. Świadkowie rzucili nieco więcej światła na tę ponurą sprawę, no i oczywiście nie wybielali tak oskarżonych, jak oni sami siebie wybielają. Jeżeli rozczulił was Nowak, który mówił o swojej trudnej sytuacji, o bezdomności, o wyrzuceniu z podwórka, no i o tej ciężarnej żonie, która lada moment miała rodzić, no to muszę was tutaj trochę rozczarować. Jego sytuacja wcale nie była aż tak beznadziejna, jak on ją przedstawił. W chwili zatrzymania, co prawda faktycznie, jego żona była ciężarna, ale Nowak mieszkał w małym, jednopokojowym mieszkanku. Jeden ze świadków podkreślił nawet, że to mieszkanko było dosyć ładnie umeblowane, a o dobre sprzęty w dwudziestoleciu międzywojennym aż tak łatwo nie było. Czyli Nowak wcale nie sypiał na ulicy, miał dach nad głową, a skoro miał on, to i najpewniej jego żona miała. Jednopokojowe mieszkanko nie było niczym dziwnym w tamtych latach, bo przypominam, że bardzo często na jednoizbowym mieszkaniu tak naprawdę tłoczyła się często kilkuosobowa rodzina, a jeszcze brali też do siebie jakichś najemników, lokatorów i wynajmowali łóżka. Tak więc jednopokojowe mieszkanko na Nowaka, jego żonę i dwójkę dzieci to wcale nie taka zła sytuacja. Sama Klejnówna zeznaje, że niestety nie jest w stanie pomóc w sprawie, ponieważ niewiele widziała. Zenon Lewandowski, jeden z naczelnych ścigających Nowaka, zeznał, że oskarżony oddawał strzały bardzo często. To nie jest tak, jak on mówił na sali, że chciał wystraszyć innych, tylko naprawdę po prostu co chwilę wyciągał broń i strzelał, aby odgonić od siebie goniących go ludzi. On sam kilkukrotnie nawet uniknął kuli i to tylko ze względu na fakt, iż jest zawodowym wojskowym. I gdy widział, że Nowak szykuje się do strzału, no to odskakiwał lub kładł się na ziemię, tak by utrudnić atakującemu strzał i trafienie do celu, co na szczęście mu się też udało. Po naradzie sąd wydał wyrok. Bolesław Nowak został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności oraz pozbawienie praw obywatelskich. Należy tutaj podkreślić, że sąd tutaj uargumentował ten wyrok faktem, że Nowak przyznał się do winy, więc była to okoliczność łagodząca. No dziwne by było też, żeby się nie przyznał, skoro został tak naprawdę złapany na gorącym uczynku. I należy też tutaj podkreślić, że ta kara była rozbita, ponieważ sam napad na inkasentkę. Nowak został skazany na 12 lat więzienia, natomiast wyrok dożywocia usłyszał za śmiertelne zranienie Jana Wybora oraz Alfreda Dranikowskiego. Jego wspólnik Grzywnowicz usłyszał wyrok 10 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnią utratę praw obywatelskich, czyli jak na fakt, że Grzywnowicz brał udział tylko w napadzie na inkasentkę, jego rola się ograniczyła tylko do podniesienia jej i obezwładnienia, no to ten wyrok był dosyć surowy. Obaj skazani, słysząc o swojej karze, przyjęli ją raczej tak z opanowaniem i spokojem, czego nie można było powiedzieć o żonie Nowaka. Na ulicach dało się słyszeć wydarty z klatki piersiowej krzyk kobiety w momencie, w którym widziała, jak jej mąż zostaje odwieziony do murów więziennych, których miał nie opuścić już nigdy. I trzeba przyznać, że trudno się tej kobiecie dziwić, ponieważ przez głupotę swojego ślubnego została sama z dwójką dzieci, z którego jedno było naprawdę malutkie. Sprawców napadu na sklep win i wódek niestety nie złapano, a skazani za napad na Klejnównę zaprzeczali, jakoby mieli z tym cokolwiek wspólnego.
i nie wiadomo, czy mówili prawdę, czy nie. Dziś to już koniec naszej historii. Dajcie znać, czy taka opowieść z historią w tle i oczywiście ze zdjęciami wam pasuje, bo być może pokuszę się na kilka innych z mojego miasta. Ja lubię popatrzeć na to, jak to wszystko wygląda obecnie i przenieść się w czasie, wyobrazić sobie, jak to było te 100 lat temu. Mam nadzieję, że wam też to się trochę udało, a ja żegnam się z wami dzisiaj i tak jak zwykle życzę wam dużo zdrowia. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnej historii.